Halo, Daveson! Jak tam życie? Jak żyjesz? Stary, jest tragicznie. Ja żyję tragicznie. Ja nie mam w ogóle tutaj tlenu do oddychania. Cicho, bo ktoś idzie. Jakiś policjant znowu od razu. Halo, halo. Możemy jedzenie? Panie! Opluł mnie! Opluł mnie, stary. On nawet się nie spojrzał, nie? Po prostu przyszedł, stary. Ja powiem tak, stary, ja już mam dość tej paki. Nie chcę mi się dusić. Panie policjancie! No, zaczyna się. Przyszły kable. Yes, my się poradzimy. O, jest. O, Dawid, ale fajnie, cyrk. Jakiś problem? Jeżdżący cyrk, jak Google zostawił klanów. Dobra, ja chcę zostawić. Ale co to jest za egzekucja na moim koledze? Dobra, ja w ogóle tego nie rozumiem. Ej, cyrk odjechał, klaunów zostawili, weź. Właśnie. Ej, ja chcę zobaczyć zielonego na monocyklu. możemy? Ogarnie się. Ała! Co wy mi robicie? Co to robi mi? Co to jest? Za 3, 2, 1, góra, wychodzę sobie z paki, bo nie masz co mi zrobić. O, jak to skopiesz, to będę miał idealnie, żeby w ciebie strzelać. Ej, dobra, ale panowie, bo tak być nie będzie. Tak być nie będzie, ja nie będę akceptował dobrze, tego, żeby dzisiaj bierzemy was na robotę. Idę do policjanta. A ty? Aha. No właśnie, musieli po... Nie pójdźcie! Panie policjancie! Czy może pan nam otworzyć... Dawidzie. Proszę, key escape. Jaki? Czekaj, no kurde, no! Ale to jest w ogóle, no. Oddaj tą półpłytkę. Escape! Dobra, gdzie mamy iść? Możecie do nas nie celować? My nie robimy... Nie będę celował, dobra! Chodźcie, ja was zaprowadzę. Aha, dobra. Zapraszam. Idziemy, panie policjant. Niech pan pójdzie z nami. Pan policjant, w porządku, pilnuje. Pyk. Dobra, lecę. Dobra, jaka jest robota na dzisiaj? Dzisiaj mamy energię. Idą. No, idę. Już. Robota proszę, jest bardzo ciężka i ciemiężna. Jak Steve! Jak nie dacie rady, to was spałujemy. Jak na chłopa przystało. Ej, Steve! Zaleciliśmy Steve'a! Steve! Dobra. Idę się przywitać z moim bratem. On ma sprany mózg. O, dobra. Steve, halo! Siema, Steve, co u paniąki? Ej, zostaw, on jest więźniem. Słuchaj, Dawid, on... Wójcie, po niego wrócimy. On wygląda na jakiegoś... Powrót, bo będziesz spawany. No kurde, no dlaczego mnie bijecie ciągle tym mieczem, no? Dawaj. Ej, dobra, ja bym poprosił o jedzenie, bo ja nic nie jadłem dzisiaj jeszcze. No, do góry, się, no. Ej, dobra, ja wiem... Kręci mi się w bani ciągle, no! Nie obchodzi mnie. Czy może policjant przestać bić mojego kumpla z... Kręci mi się w bani! Nie może! Dej, przestań mnie bić! Ja nie jadłem śniadania, ja nie będę pracował bez śniadania, ja tak tylko zaznaczę. Do góry! Łepetyna mnie... No Jezus, zamykam oczy, bo mnie boli! Nie będę... No, będziesz kopać. Nie będę pracował bez śniadania. Jak prawdziwy chłop. Musi się przepalić żelazo jak najwięcej... Dużo? Tak. Dobra, wąsaty! Uciekam! Gdzie on uciekł? A? Nikt nie uciekł. Dobra, dlatego go trzeba połować cały czas. Ale dlaczego? Dlaczego? Dave, gdzie ty jesteś? Stary. Tam jest. Gdzie? Ja go znajdę. Pa. Ja nie wiem, ja nie widział. On widział. Pa, tu jest. Dobra. Ucieka! Jak mnie zabijesz, to trafiam znowu do sceny. Gdzie jesteś? No ja z nimi znowu. Aha, czyli z nimi znowu, bo my... A nie, już uciekłem. No. Aha. A wróć tu. Dobra, wracam. Ale nie bijcie. Ja wiem, którędy. No przestań tak skakać. Policjant wąsaty. Przymknął oko i mnie nie zauważył, jak wyszedłem. Dobra, co my tu mamy robić? Tak właśnie, dobra, szybko. Żelazo, to jest. Co? Dobra, ale to jest akurat hamstwo z naszej strony, że my mamy takie, że musimy to jeszcze skopywać. Czy to się da przepalić? No tak! Czekaj. Nie, tak nie wyjdzie. Da się! Ha, nie ma. Ha, co? Wiesz, to i... Ale się da! Nie, masz to wykopać, To ma być syzyfowa praca. Zdajecie sobie sprawę. Czyli to jest wyzysk. Zdajecie sobie sprawę. Ja wam to postawię. O, dobrze, tak ma być. To jest bez sensu. Zdajecie sobie sprawę, że to nie ta wersja? To jest bez sensu. To jest bez sensu. Ej, potrzebuję sensu. Dobra, ale to jest bez sensu. Dobra, ale to czekajcie, dla komfortu pracy, ja proszę was, abyście opuścili nasze miejsce pracy, bo powiedz jeszcze raz, że to jest bez sensu, a strzelecie kulkę. To jest bez sensu. No i jesteś, prawda, no jesteś jak jesteś. No kurde, co ty, kto mi zabrał? Dobra, ale czy wy musicie nas, czy my nie możemy w spokoju popracować? Dobra. Mam dwa serca. Halo, ja... Dobra, tak, nie, niech popracują, dwie minuty niech ma. Idę na lunch, ja idę na... do komendanta, spoko. Idźcie se na Maxa. Idźcie se, właśnie.
A dajcie popracować ludziom, którzy ciężko pracują, a nie tak jak wy się My was ociągają. Zostawiamy, ja stoję tylko tu przy wyjściu. Dobra. No, sobie stój. Dobra, Dawidzie, ale... Ja tego nie będę robił, No jasne, że nie, dawaj to wrzucaj normalnie do tego, że to nie będziemy do tego piecyka, kopać. Nie? Oczywiście, że tak. Do tych dawaj, stary, one szybciej przepalają przecież. Gdzie? Sprawdzić, co robicie? Czemu nie kopiecie? Kopie, no Jezus, kopie. Dobra, co się rzucasz? Daj nam święty spokój. No co, on to zabiera nam? No nie, no to jest nienormalny człowiek. Kopać. No kopie, no przecież kopie. Kopie przecież. Kopiam? No pewnie. Kopią. Dobra. Słuchajmy się. Ale oni są naprawdę głupi, patrz to. Oczywiście, że tak. Co? Ale zobacz, no. Powiedz mi, kto to uczył? No, powiedz mi, kto to uczył? Nie wiadomo, kto to uczył, ale... Kto to robił? To było otwarte! Ej, widziałem to. Może tam biec. Ja widzę was. Widziałem to, tu nie macie wstępu. Nie ma wstępu, to wypad. Do roboty. Gdzie masz klucz? O kurczę, ma kill off. Zapraszam. Bieg tutaj trwał, Jednak musimy stać przy was. Nie musicie. Naprawdę? Ale gdybyście nie przychodzili, nie byłoby kłopotów. Tylko wiecie, o chwilę przychodzicie i mamy kolejny powód, dla którego... A teraz to wygląda w ten sposób. Właśnie. Jedzmy tu. Ja myjemy sobie posiłek. Nie, jedźcie sobie posiłek. Ale nie, dobra. Nie odkryłem jeszcze toast. Co? Myślałem, że za mną pójdziesz. Tak, co tam masz? Do czego służy ta półpłytka, jeszcze nie odkryłem. Okej. Otwieraj jakieś drzwi. Okej. I sprawdzić jak. Jest, faktycznie są otwarte. Możecie stąd wyjść? Ale my tutaj teraz myślimy jak się... Flaszkę znalazłem. Flaszkę mam, patrz. Flachę? Ale tu dało się dało wejść bez tego twojego... No właśnie, nie wiem. No dobra, no bo nie wiedziałem po co to jest. Ale to sprawdź, czy to jest to na pewno. Dobra, panie policjancie, pan narusza naszą przestrzeń prywatną. Dave, tutaj, do środka. Co do środka? Co tam jest w skrzynce? Haha, nie mogę. Co tam było? No ja nie mogę, ale czemu to robicie? Ała! Ja się pytam dobra, dlaczego. Dobra, ale jak mamy kopię. Pracować? Jak mamy... Ja dobra, ale ja nie będę pracował bez niego. Kopiesz, nie ma to jest moje, dobra. To jest moje... Dobra, nie. To jest więzienie, ale... Spałujemy i będziemy... Jak on tu wszedł? Panie policjancie, witam. Ale ja. Dobra, dajcie... pozwólcie nam tu zostać. Żartami, wypuśćcie mnie, spaki. Nie, Adi, nie! Dobra, to jest niesprawiedliwe, że to tak wygląda. Jesteśmy męczeni w tym więzieniu. Jestem męczennikiem własnego umysłu, ale spokojnie, wyjdę stąd. Mam was. No kurde, no ja nie wiem, byłem blisko. Ej, on zrobił dziurę. Widziałem, ale... No i co teraz? On zrobił dziurę, co teraz? To teraz. Ej, dobra, kopię, nie, co? No ładne jaja, no i... I jak mamy pracować? Dobra, słuchajcie. Fajna robota, jak siedzę sobie zabity. Dobra, wąsaty, nie będziesz mnie tutaj ten. Uciekłeś. Nie uciekłem, no zrobiłem wszystko legitnie. Idę, co już celujesz od razu z zakrętu, z zawinkla się wychyla. Ej, a czemu to się nie dzieje tak, że ja jestem po drugiej stronie barykady jako pan pies, co? Ja straciłem narzędzia do pracy. To na prawdopodobnie policjanci, my jesteśmy zatrudnieni. Dobra, mam już tam nowe. Tam są narzędzia. Mam już nowe, już mnie nie interesują. Ja chcę tu popracować z kumplem moim. Może pan przestać? Nie mogę. Kurde, dobra. Idę kopać. Ja też. Zamurujcie to i dajcie nam. Dobra, dajcie, niech pracują, dajcie, ja ale daj. Ale to zamuruj ja muszę to. Ich pilnować. Ale my właśnie... dajemy sobie radę doskonale. Dobra, tylko proszę, chcę mnie atakować, proszę, Paweł. No nie, bądź taki, dobra. Może dajmy im minutę. No dajcie nam chwilę. Prywatność, ale jedną minutę tylko. Czekamy. Dobra, stary, Dawidzie. Mamy minutę. Dawidzie, mamy minutę, ale słuchaj, ja mam pomysł, patrz. Robimy akcję, chodź. Bierzemy wełnę, bo wełna nam się przyda. Po co ci wełna, stary? Zrobimy łóżko, stary, se spał na to ustawimy i będziemy mieli... stary, co tu jest? Patrz to! Co tam było? Patrz to! Łom! O kurde, łom! O kurczę, chowaj to! Nie daj się zabić! Muruję to, nie daj się zabić! Dobra, teraz to musimy pracować, stary, bo ja nie spodziewałem się, takie coś my znajdziemy. Legitnie, że jest, że praca. Dobra. Dalej gadamy, tak wiesz. Praca popłaca. O, ale ty, super ty, się kopię. Żelazo to jest moja pasja. Panowie kierownikiem przyszli. Ja chciałem wam, panowie policjanci, powiedzieć, że ja się urodziłem, mówię, ja będę górnikiem. Powiem wam tak, tutaj się tyle kopało. Dobra, wracacie do celi, koniec gadania. Ale co, ale tu praca w ała, dobra, może... Ale nie, kierowniku. Panie policjancie, oddaję wszystko, co mam.
proszę. Do celi. Proszę, dobra, to wracam. Którędy, tędy? Do celi już. Dobra, wracam, tak, spokojnie. Wracam, szybko, spokojnie, szybko. spokojnie, bo, idę. Bo ja zaraz mogę idę. Przyspieszyć ten powrót. Ja już idę. Ja chciałem wam bardzo podziękować za ten dzień. Bardzo dobrze się bawiłem, bardzo świetne. Świetna praca. Kopało mi się jak Lewandowski piłkę. O, dokładnie, tak się kopało właśnie. Fajnie było, co, chłopaki? Aż miło. Popracować, porobić sobie. Tak, nie? Czekaj, to moja cela, no, tak jest. No, elegancko. Panie policjancie! Dobra. Tak. Aha, że żelazem? To nie zła pułapka. To niezłe, to niezły, mam bogatą celę, dobra. Stary, patrz to, jaki łom. Łom. Wiesz, co ma wspólnego ten łom z nimi? Że to jest łom, a oni to są ułomki. Oni będą łamani tym łomem. No więc stary, szykuje się tutaj niezła ucieczka, ale dobra, mamy łom. Jesteście przygotowani? Szczerze, ja to bym już uciekał.